Do Poznania przybył 26 grudnia 1918 roku. Niemiecki zaborca nie chciał się zgodzić na jego przybycie. Wielkopolanie mu to umożliwili. Po przybyciu wygłosił wspomnienne przemówienie, które zakończyło się patriotyczną manifestacją. Chwała naszym bohaterom! Chwała naszym bohaterom! Chwała naszym bohaterom! Macie już rodzinę oraz dzieci. Tyle lat miał Franciszek Kapajczak, powstaniec, bohater. Powstańcom!
Mamy nadzieję, że tym wydarzeniem przypomnieliśmy tak chwalebne karty w naszej historii, nie tylko historii Polski, ale przede wszystkim historii naszego regionu, jeżeli chodzi o zwycięskie powstanie wielkopolskie. Jak każdy wie, propagowanie patriotyzmu, a także okazywanie go w dzisiejszych czasach jest przez część społeczeństwa postrzegane niechętnie, a wręcz wyśmiewane. Dlatego my tutaj zgromadzeni powinniśmy dalej pielęgnować te wartości pełnienia spraw obywatelskich oraz godnie reprezentują swój naród. Dmowski wspomniał także o powstaniu wielkopolskim. Powstanie to, mówił, jest dowodem na to, że ci Polacy chcą, aby ich ziemie były przyłączone do Polski. A Niemcy traktują ten kraj jako kraj podbity. Nie wyszło tak, jak się spodziewaliśmy. I jeśli chodzi o ilość osób, która przyszła, jeśli chodzi o to, jak to miało wyglądać. Wiadomo, że miałam to być bardziej spontaniczna zabawa niż reżyserowany jakiś występ i generalnie tak wyszło, więc jesteśmy zadowoleni. Zero też?
Za oczywiście to jak gdyby my mamy już kilka nowych pomysłów, nie będziemy teraz zdradzać, ale za rok na pewno będziemy kontynuować ten marsz. I miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób niż było dzisiaj. Tak, wiemy, że niektórzy ze znajomych, ze swoimi rodzinami, rodzicami na pewno im się podobało. Byli też kombatanci, tutaj jeszcze obecny prezes Narodowych Sił Zbrojnych, pan Podchorski, który ma około 90 lat, mówił, że też był zachwycony. Także no, wydaje mi się, że wyszło optymalnie, jesteśmy bardzo zadowoleni.